Na wstępie oddam głos gospodarzowi dzisiejszego spotkania, liderowi listy Konfederacji w Krakowie, politykowi, filozofowi, informatykowi oraz przede wszystkim właśnie kandydatowi w tych wyborach do Europarlamentu, Konradowi Bergowiczowi. Witam Państwa serdecznie, dziękuję za tak liczne przybycie. Już po raz kolejny wypełniamy po brzegi salę Hotelu Europejskiego. Ja też po raz kolejny mam okazję przed Państwem występować, dlatego dzisiaj postanowiłem nie tracić za wiele czasu na moje wystąpienie, oddać czas naszym dwóm wspaniałym prelegentom, przejść do roli gospodarza, w związku z czym na początek chciałbym przywitać naszych znakomitych gości spoza Krakowa. Pierwszy z naszych gości to jest człowiek, którego jak słucham, kiedy przemawia w Parlamencie Europejskim, to jestem zachwycony i mam tylko jedną krytyczną uwagę. Taką mianowicie, że jednak jeden lekarz na tylu pacjentów domowariatów to trochę za mało. Przywitajmy europosła Dobromira Sośnierza. Jestem przekonany, całkowicie przekonany, że będę miał dokładnie to samo wrażenie, jak już w niedalekiej przyszłości polskich parlamentarzystów z mównicy sejmowej będzie uczył podstaw ekonomii kolejny nasz gość, dr Sławomir Mentzen. Zanim oddam głos pierwszemu z prelegentów, to powtórzę tylko coś, co uważam, że musimy często powtarzać. Otóż propaganda mówi, a będziemy odkłamywać propagandę w Europarlamencie, propaganda mówi, że Polacy popierają Unię Europejską, a my tu jesteśmy konfederacją, która jest przeciwna Unii Europejskiej. Ale to nie jest prawda. Polacy nie popierają Unii Europejskiej, tylko popierają fałszywe wyobrażenie o Unii Europejskiej. Polacy pod wpływem propagandy unijnej są przekonani, że Unia Europejska to na przykład swobodne podróżowanie Europejczyków po Europie. To nieprawda, tego nie gwarantuje Unia Europejska, to gwarantuje strefa Schengen. Na przykład Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, a należy do strefy Schengen, w związku z czym Norwegowie swobodnie podróżują po Europie. Polacy są przekonani, że Unia Europejska to współpraca gospodarcza między krajami i możliwość pracy za granicą. To znowu nieprawda, tego nie gwarantuje Unia Europejska, to gwarantuje Europejski Obszar Gospodarczy i znowu na przykład Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, a należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z czym Polacy nie mają żadnego problemu, żeby pracować w Norwegii. Unia Europejska to nie jest swobodne podróżowanie po Europie, to nie jest praca za granicą. Unia Europejska to jest chory, biurokratyczny świat, w którym banany mają odpowiednią krzywiznę, marchewka jest owocem, ślimak jest rybą, a Conchita Wurst z brodą, Joanna Grodzka to dwie przeurocze waćpanny. I takiej Unii Europejskiej nikt w Polsce nie popiera i takiej prawdziwej Unii Europejskiej sprzeciwia się radykalnie tylko Konfederacja. Zapraszam do głosowania 26 maja na Konfederację, do przekonywania ludzi, żeby na nas głosowali. A teraz zapraszam do wysłuchania pierwszego prelegenta, doktora Sławomira Mentzena. Witamy gorąco jeszcze raz. Z najwybitniejszych, jak nie najwybitniejszego mówcę w obecnej chwili w Europarlamencie, dziesiątkę na liście Konfederacji na Śląsku, Dobromira Sośnierza. Halo, a jest chyba, działa. Ja na pewno nie będę tak długo mówił, to z dwóch najważnych powodów. Po pierwsze, jak przemawiam w Parlamencie Europejskim, to zawsze mam minutę, więc jak przekraczam ten czas, to już zaczynam się denerwować, zaraz kiedy zaczniesz stukać młotkiem. A po drugie, już wiem, dlaczego Sławek chciał przemawiać pierwszy, bo muszę ponad połowę punktów wykreślić z tego, co miałem powiedzieć, bo już to powiedział. Nie uzgadnialiśmy wcześniej, kto będzie o czym mówił, więc trochę jestem w kłopotliwej sytuacji. Więc ja powiem tak, częściowo niestety będę się w związku z tym powtarzał. Powiem tak ogólnie, o czym są te wybory z mojego punktu widzenia. Dlaczego w ogóle mamy problem z Unią Europejską? Od tego należałoby zacząć.
Co, bo to najczęściej no, Unia Europejska to się kojarzy właśnie tylko z dotacjami. No, dotacje to wiadomo, samo dobro, pieniądze za darmo lecą. Kto by nie chciał, daj Boże każdemu przecież pieniądze za darmo. Więc co, jaki mamy z tym problem i z czego on się bierze? No, bierze się z tego, z czego bierze się problem z każdą władzą. Jaki jest problem z władzą? No, władza to jest takie przedsiębiorstwo, które produkuje regulacje, prawo tak w postaci prawa, najczęściej coraz więcej tego prawa, produkuje wyzysk i tych wyzyskiwaczy, którzy z tego żyją. No i taka władza to najczęściej ma tendencję, żeby udowadniać swoją niezbędność w każdym obszarze życia, więc się rozszerza, nie poprzestaje na takim państwie minimum, tylko znaczy mogłaby przecież poprzestać i państwo dobrze by działało, o czym wiemy, ale ciążenie władzy jest takie, żeby te kompetencje poszerzać, starać się zwiększać swoją bazę podatkową, prawda, mieć z czego utrzymać tych, którzy ją popierają. No przecież konkurencja do władzy to nie jest tak, że jest tylko jeden możliwy władca. Każdy by mógł sobie porządzić lepiej lub gorzej. No i nawet niektórzy by chcieli zastąpić tego władcę, więc jak on chce się utrzymać na tronie, prawda, czy na stołku, to musi mieć kogoś, komu będzie zależało, żeby on na tym stołku pozostał. No a skoro tak ma być, no to musi mieć jakąś grupę interesu, która go popiera. Żeby tą grupę interesu popierać, że musi mieć takich ludzi, którzy będą mu za coś wdzięczni, no to musi kogoś czymś obdarować. No najczęściej no nie z własnej przecież tam kieszeni, tylko na koszt podatników, jak to najczęściej mówimy, na koszt innych poddanych, na koszt innych obywateli. Ponieważ większość obywateli jest bierna i nie bardzo się interesuje tam sprawami państwowymi, to bo mógłby oczywiście polegać na większości obywateli, tak? Mógłby obiecać coś większości, że będzie strzegł ich wolności na przykład przed zakusami jakichś tam złowrogich lobby. No ale najczęściej ta większość jest niezorganizowana, a małe lobby jest lepiej zorganizowane, w związku z tym lepiej obiecać coś małemu lobby, które będzie nam długo wdzięczne i nie zapomni nam tej przysługi, niż strzec z wolności wszystkich obywateli. No w związku z tym to w naturalny sposób każdy ośrodek władzy zaczyna dryfować w kierunku wysługiwania się kolejnym grupom interesu i zniewalania większości obywateli kolejnymi tam dyrektywami, rozporządzeniami, ustawami i tak dalej. No i co się stało, kiedy powstała Unia Europejska? No, zaprojektowana była początkowo jako takie narzędzie niwelowania różnych regulacji między krajami, czyli w zasadzie pomysł był nie najgorszy, ale w samym założeniu tkwił bardzo poważny błąd, no bo utworzono nowy ośrodek władzy. Ośrodek władzy w Brukseli w postaci komisji, parlamentu, rady i tam kolejnych unijnych instytucji. No i te instytucje z tą chwilą zaczęły podlegać tym samym prawom, co rządy krajowe. A rządy krajowe nie zniknęły z tego powodu, tylko nadal trwają, więc produkują się w tym momencie regulacje, wyzysk i pasożytów na dwóch poziomach, na poziomie krajowym i na poziomie unijnym. W dodatku no, władza Unii Europejskiej jest na kursie kolizyjnym z władzą państw członkowskich. No, im więcej władzy ma Unia Europejska, tym mniej władzy mają państwa członkowskie. W związku z czym rozwój władzy Unii Europejskiej musi się odbywać kosztem tych państw członkowskich, kosztem ograniczania suwerenności państw członkowskich. Temu służy właśnie powstanie takich instytucji jak Parlament Europejski czy Komisja Europejska, które są w miarę niezależne od rządów krajowych, żeby one mogły tą władzę pozyskiwać, no bo gdyby to państwa tylko się spotykały, wysyłały delegatów raz na jakiś czas, no to mielibyśmy taką demokrację bezpośrednią na poziomie unijnym. Państwa jakoś tam by walczyły o tą swoją suwerenność pewnie i ta integracja by nie postępowała w odpowiednim tempie. Ale w momencie, kiedy zaczęliśmy wybierać europosłów i komisarzy i tak dalej, no to okrzepły nowe struktury władzy, które już nie w momencie wyboru przestają podlegać władzom krajowym, no i mogą spokojnie budować swoją władzę już kosztem tych krajów, z których ci ludzie pochodzą. No i w tym właśnie tkwi
problem z Unią Europejską, z tego się on bierze, tak? No, że Unia Europejska musiała stać się tym, czym się teraz stała, ponieważ popełniono błąd przy jej tworzeniu. Utworzono ośrodek władzy, który będzie się coraz bardziej rozrastał i będzie dążył do likwidacji państw członkowskich. Nie ma możliwości, żeby to działało inaczej, dopóki nie wywróci. No, dlatego, gdy mówimy o reformie Unii Europejskiej, to o czym mówimy? O tym, że Komisja Europejska czy Parlament wycofają się ze swoich kompetencji, oddadzą to narzędzie dominacji nad innymi krajami, które już zdobyły? No na pewno nie. Gdy mówimy o reformie Unii Europejskiej, musieliśmy mówić o likwidacji kompetencji Parlamentu i Komisji i Rady i tak dalej. Czy to się te instytucje dobrowolnie to coś takiego przegłosują? No na pewno nie. Więc wymagało to po prostu zmiany traktatów, renegocjacji, czyli no w dużym uproszczeniu prościej byłoby założyć nową taką organizację, nieobciążoną tym całym dorobkiem prawnym, który trzeba by jeszcze do tego przez wiele lat kasować, bo to tych dyrektyw już nazbierało się tyle, że wszyscy się w tym gubią, a próba uporządkowania tego poprzez takie działanie odśrodkowe jest raczej nie tylko narzędziem, zajęciem żmudnym, ale po prostu niemożliwym, niewykonalnym, chociażby dlatego, że nie da się stworzyć w dającej się przewidzieć przyszłości konfiguracji politycznej, która by to umożliwiła. Tak jak słusznie powiedział przedmówca, my możemy mieć jakikolwiek wpływ tylko na naszą polską scenę polityczną, naszą polską delegację, a i tak widzimy, jak ciężko cokolwiek tutaj zdziałać na własnym podwórku. W sytuację w pozostałych krajach to już nie mamy żadnego wpływu, a nawet nie jesteśmy w stanie jej śledzić, bo to nie wiem, czy ktoś jest, kto zna tutaj sytuację polityczną w Finlandii albo tam, nie wiem, w Portugalii obecną, ja nie znam. I oczekiwanie na to, aż utworzy się spontanicznie taka konstelacja sił, która by umożliwiła zreformowanie Unii poprzez działania odśrodkowe, no jest podtrzymywaniem tylko szkodliwej mrzonki, która przedłuża niepotrzebnie agonię tego, czemu powinniśmy pozwolić umrzeć. Dlatego właśnie ja apeluję o to, żeby nie podtrzymywać tych rojeń o tym, że my idziemy zmieniać Europę, że nawet pamiętam taką nieudaną niestety kampanię z Unii Polityki Realnej jeszcze wtedy, chyba w 2004 roku to było, jak szliśmy tam do Europarlamentu, bo takim hasłem niesiemy Europie wolność. No mój Boże, no partia, która miała tam 1% poparcia, chce nieść wolność Europie, która niczego tam od niej nie chce i nie potrafi nawet u siebie tam nic wygospodarować, a cóż tam dopiero Niemcom będziemy rozkazywać, żeby nam wolność nieśli. No nie, no to każdy, kto występuje z takimi hasłami, naraża się niestety na śmieszność, no i na tym polegał między innymi właśnie błąd, jeden z błędów Gwiazdowskiego, który zrobił jeszcze jedną katastrofalną rzecz, bo oprócz tego, że powiedział, że chce iść Unię reformować, to powiedział, że my nie możemy Unii opuścić. No to jak ja bym tak zaczął negocjacje z pracodawcą, że przychodzę do niego i mówię: panie kierowniku, ja muszę u pana pracować, ja sobie nie dam rady poza pana firmą nigdy, ja zdechnę pod płotem, po prostu nie ma takiej opcji. No dobra, i teraz twardo negocjujmy moją podwyżkę. No więc myślę, że jakby tak Gwiazdowski przyszedł z takim przesłaniem do tam Merkelowej i ten, no, wysłuchali go, tak, dziękujemy panu, oddzwonimy na pewno, tak. To, proszę nie dzwonić, ja oddzwonię, tak. Także no niestety polska opinia publiczna została wepchnięta w taką narrację przez wszystkie siły polityczne, łącznie z PiS-em, który teraz, mimo że odbiera cenną lekcję wdzięczności od Unii Europejskiej, no to też się do tego przyłączył w 2003 roku, w czasie referendum akcesyjnego i przed nim, że wmówiono Polakom, że po prostu do nas nie ma alternatywy. No jak nie ma alternatywy, no to jakąż my mamy tam siłę przebicia? Co my, z czym my chcemy startować? Jak my jesteśmy tylko żebrakiem, który wisi nam na klamce i żebrze o dotacje, żeby one były trochę wyższe, a nie trochę niższe, no to jakie my chcemy stawiać warunki? Czym chcemy komukolwiek grozić? Nigdy nie jest tak, że to przyczepa kieruje samochodem, który przed nią jedzie, tylko to my jesteśmy tą przyczepą, która może, no, tak Róża Tuń się pociesza, że jesteśmy częścią wielkiego projektu i współtworzymy prawo Unii.
Unii Europejskiej. No to tak samo jak przyczepa współtworzy, prawda, ciąg pojazdów, ale no, marne jest to pocieszenie. Tak? No są jeszcze inne analogie o okręcie i czymś tam, co się do niego przykleiło i mówi, że płyniemy, ale to nie będę powtarzał może. No w każdym razie no taka jest realna sytuacja. Jak słusznie też kolega przede mną powiedział, nie mamy, nikt nas właśnie o to nie pyta, czy my chcemy reformować Unię. To Unia chce nas reformować. I mamy tylko dwie opcje. Albo się zapisujemy do takiego projektu, jakiego chcą Niemcy i Francuzi, albo się z niego wypisujemy. A nie, że będziemy tam wybrzydzać i wyjadać rodzynki, jak to przy okazji Brexitu zostało Anglikom z kolei wytłumaczone, że tak nie będzie. No więc nie ma takiej opcji, żebyśmy tutaj coś sobie wybierali, przyszły kształt Unii, tylko musimy się pogodzić z tym, że kształt Unii jest postanowiony i oni będą w tym kierunku zmierzać. Pocieszanie się tym, że tam jakieś siły eurosceptyczne dojdą do władzy we Francji, w Niemczech i wywrócą ten porządek, jest moim zdaniem też marnym pocieszeniem. No bo jak nawet by się tak wydarzyło, to nie jest całkowicie wykluczone, że Front Narodowy, tam Zjednoczenie Narodowe obecnie we Francji wygra te wybory europejskie, prawda? Alternatywa dla Niemiec wybije się na pierwszą siłę ze strony niemieckiej i oni jakimś tam cudem przejmą kontrolę nad Parlamentem Europejskim, to tak słusznie też zostało powiedziane, Parlament Europejski jest tylko częścią tej układanki. Żeby zmienić kierunek, w jakim Unia podąża, trzeba by przejąć władzę, jeszcze musieli przejąć władzę na szczeblu krajowym. Jak przejmą władzę na szczeblu krajowym i na szczeblu unijnym, to myślę, że najpóźniej wtedy, jeśli już nie są zorientowani, to najpóźniej wtedy się zorientują, że to mają w ręce narzędzie dominacji nad całą Europą. Ja nie sądzę, żeby ktokolwiek, cokolwiek by wcześniej nie mówił, chciałby to narzędzie dominacji z ręki wypuścić. Więc tak jak wcześniej mówiłem, logika władzy jest taka, żeby się ciągle poszerzać. Tak samo logika Unii Europejskiej jest taka, że jej władza i kompetencje będą ciągle rozszerzane. I nie sądzę, żeby ktokolwiek tam stanął, dokonał jakiejś gwałtownej rewolucji. Więc mamy taką właśnie opcję, że ta kadencja będzie decydowała o tym, że w jakim kierunku ta Unia Europejska pójdzie i prawdopodobnie zmierzała do utworzenia właśnie jednego państwa z jedną walutą, jednym rządem i jedną armią przy wsparciu czynnym właśnie polityków Prawa i Sprawiedliwości. Na ostatniej jeszcze sesji rzutem na taśmę głosowaliśmy sprawozdanie pana Krasnodębskiego, które właśnie taką tutaj przemyca ideę, że będziemy mieli wspólne zamówienia militarne w Europie, będziemy koordynować tam swoją politykę obronną. To jest kolejne, jedno z wielu już, które w czasie mojej tylko krótkiej kadencji, tam przez rok tylko byłem, już kilka takich projektów było głosowanych, które tam stopniowo zmierzają do oswajania nas z myślą o utracie pełnej suwerenności również nad armią, no bo jak się będziemy dzielić zakupami, no to się zaraz okaże, że części do naszych tam czołgów musimy sprowadzać z Niemiec, albo paliwo tam z Francji. A w ogóle to może podzielimy się tak, że żeby się nie dublować, prawda, to my Niemcy będziemy kupować czołgi, a wy kupujcie, nie wiem, łopaty na przykład i jakoś to będzie, nie? Więc myślę, że ten projekt w bardzo szybkim tempie zmierza w takim kierunku, że odwrót będzie bardzo trudny lub niemożliwy. I powinniśmy podejść do tego tak, i tu się odrobinę nie zgodzę, że jedynym celem naszym to jest osiągnięcie dobrego wyniku na jesieni, bo o tyle jest to ważne, że te nasze wybory to jest takie wybieranie delegacji na Sejm rozbiorowy de facto. I teraz zależnie od tego, kogo tam poślemy, to ten nasz rozbiór być może przyspieszy albo będzie się go dało trochę zahamować. My jako Konfederacja mamy ten wspólny mianownik, że zamierzamy to po prostu sypać piaski w tryby tej maszyny, która jedzie w kierunku tego jednego superpaństwa. Jeśli konfiguracja będzie jakaś tam sprzyjająca, wiele rzeczy wymaga tam dodatkowo większości 2/3, na przykład możemy pewne rzeczy hamować, utrącać, możemy spowalniać marsz w tym kierunku na tyle długo, żeby w Polsce ludzie z rynku, na razie nie ma takiej szansy, żebyśmy tutaj mogli powalczyć o polexit, prawda? To nie dlatego, że tam Unia nam nie pozwala, tylko że my nie chcemy, bo Polacy zostali, tak jak powiedziałem, już przekonani, że nie ma życia poza Unią Europejską dla nich i sobie nie poradzą. Więc żeby Polacy się zorientowali, że jednak sobie poradzą i że ta
Unia to nie zmierza w zbyt dobrym kierunku, no to myślę, że potrzeba co najmniej jeszcze paru lat. No i te parę lat może nam dać to właśnie, że nasza reprezentacja w Parlamencie Europejskim nie będzie się składała z platformersów, którzy tam w podskokach w ogóle wszystko zrobią, o co się ich poprosi. I z pisowców, którzy niby tam trochę marudzą, ale chcą budować europejską armię naprawdę. Nie wiem, jaki oni mają, bo ja, o ile rozumiem strategię Niemiec, po co Niemcy to robią, to nie mogę pojąć, co my chcemy z tego mieć. Jaka myśl naczelnika państwa stoi za tym, że my ten projekt popieramy, bo nie bardzo widać, czy on sobie wyobraża, że my będziemy tą europejską armią kierować i podbijemy Niemcy, czy nie wiem, naprawdę trudno mi powiedzieć. No już bez jednego żołnierza wytłumaczyli im w zeszłym roku, Komisja Europejska im wytłumaczyła w zeszłym roku, że nie są już państwem niepodległym, tak? Nic, bez jednego wystrzału kazali im zmieniać tą nieszczęsną reformę sądów. No to jak będą mieli armię, to dopiero się skończy dokazywanie. Więc no, trudno pojąć strategię naszych tam umiłowanych posłów obecnej kadencji, dlatego jest tak ważne, żebyśmy wysłali jak najwięcej ludzi, którzy będą właśnie stawiali temu opór. Jest szansa, że ten opór będzie skuteczny, dlatego że do władzy, nie do władzy być może, ale do większego znaczenia dojdą siły eurosceptyczne właśnie w tych dużych krajach unijnych, takich jak Niemcy i Francja, i zanim oni przejmą kontrolę nad tym projektem i zaczną go pchać w swoim kierunku, nastąpi taki okres przepychanek, który my możemy wykorzystać do tego, żeby ten marsz w kierunku przyspieszonej integracji spowolnić, zahamować chwilowo i przemyśleć to, czy na pewno chcemy w tym brać udział. Dlatego ja uważam, że to jest istotne, nie tylko pod względem tego, że chcemy mieć dobry wynik jesienią, tylko właśnie po to, żeby przez kolejne 5 lat mieć tam ludzi, którzy nie będą głosować za wszystkim, coś, no bo nawet i PiS to też tam czasami zadziwia mnie swoimi głosowaniami, ostatnio jakąś tam feministyczną rezolucję o parytetach gdzieś tam w jakichś spółkach przegłosowali, nawet Marek Jurek, którego skądinąd szanuję, więc no, nie mam przekonania, że w czymkolwiek możemy polegać na tych ludziach. Myślę, że jeśli to nie będą posłowie, bo tam no, co mam jeszcze do wyboru, no, Wiosnę, Roberta Biedronia, to już w ogóle on tam się na pewno odnajdzie dobrze, bo w tym drugim sprawozdaniu piszemy o prawach LGBT, X, Y, Z i tak dalej, no to myślę, że on się twórczo włączy w ten kierunek prac, ale no, z tych sił, które tam mają szansę realnie w tym parlamencie zaistnieć, to tylko kandydaci Konfederacji dają gwarancję tego, że nie będą zgadzali się na dalsze postępy integracji. No i z tego powodu uważam, że te wybory są ważne i że warto na nas głosować. I to chyba w największym skrócie byłoby tyle, co chciałbym na teraz powiedzieć. Chętnie odpowiem na jakieś pytania. W takiej formule pytaniowej się można lepiej czuć, niż jak tak długo gadam. Także tam zapraszam do zadawania pytań i to na tyle. Bardzo dziękujemy. Teraz, tak jak już zostało zapowiedziane, mamy czas na zadawanie pytań. Kolega tutaj będzie chodził z mikrofonem. Można zadawać pytanie do wszystkich naszych trzech prelegentów, którzy z chęcią na nie odpowiedzą. I na początek prosiłbym, żeby wszyscy, którzy planują zadać pytanie, zgłosili się w tej chwili, żebym mógł tak sobie zobaczyć, gdzie mniej więcej. Okej. Dobra, to teraz ja przekażę mikrofon i zadawajcie pytania. Zaczniemy sobie tym razem od tej drugiej, od waszej prawej, czyli tam. Halo, dzień dobry. Ja chciałem zapytać, czy w Parlamencie Europejskim, zakładając, że tam optymistyczną wersję, że się dostaniecie państwo, zamierzacie poruszyć kwestię tej ustawy 447 i tego, że nie ma ona wpływ nie tylko na Polskę, ale także na inne kraje europejskie. Do wszystkich państwa, ponieważ każdy z panów kandyduje. Myślę, że może do pana Sośnierza, ponieważ ze śląskiej listy, ja głosuję właśnie ze Śląska jestem. Znaczy,
Tak jak już wcześniej powiedziałem, ja bym sobie nie obiecywał, że my będziemy tam mogli podjąć jakieś działania pozytywne, co najwyżej będziemy hamować rzeczy, które są szkodliwe. Nie bardzo wiem, jak by miało wyglądać zajęcie się tą ustawą, no bo to nie jest w kompetencjach Unii, póki co Unia nas tam w tej sprawie nie naciskała, o ile mi wiadomo, więc też nie mamy się nawet z czego specjalnie tutaj wycofywać. Ja myślę, że tutaj w tej sprawie nie możemy nic specjalnego zrobić. Znaczy, oczywiście parlament może wydać jakąś rezolucję, w której poklepie nas po plecach i powiedzie trzymajcie się, walczcie o swoje, ale co to zmieni? No to jest tylko rezolucja, tak? No to tych rezolucji wydajemy 40 tygodniowo i nic z tego nie wynika. Więc moim zdaniem w tej sprawie to niewiele możemy zmienić. W Parlamencie Europejskim to trzeba się nastawić na wybory do Sejmu Krajowego i po prostu wybrać takich ludzi, którzy się temu nie poddadzą. Ja bym powiedział nawet, że ja bym nie chciał, żeby w Parlamencie Europejskim o takich sprawach mówiono, bo to jest problem Polski, problem między Polską, a nie między Polską, a Unią Europejską, więc mówienie o tym w Parlamencie Europejskim byłoby wręcz sygnałem, że tu chcemy, żeby Unia Europejska zajmowała się naszymi polskimi problemami. Były to podkreślenie naszej słabości. No. Z Unią będziemy jeszcze słabsi. Można. Sprawa jest bardzo skomplikowana, a jest nawet bardziej skomplikowana niż myślimy, ponieważ nie znamy treści rozmów zakulisowych. Nie mówi nam się, jak wyglądają ustalenia między polskim rządem a rządem Stanów Zjednoczonych. Więc być może jest na przykład tak, że Amerykanie podczas takich nieoficjalnych spotkań mówią nam, że jest to warunek sine qua non obecności amerykańskiej w tej części Europy. Jak nie zapłacimy, to oddadzą nam Rosjanom. Nas, Rosjanom na przykład. Może tak być. Niektórzy politycy PiSu to sugerują nawet. Nie wiem jak jest, bo nie znamy szczegółów. Dopiero jeżeli będziemy znali stan gry, dopiero kiedy będziemy wiedzieli, gdzie tak naprawdę jesteśmy, będziemy mogli powiedzieć, co możemy zrobić od strony pozytywnej. Na razie to, co możemy zrobić od strony negatywnej, to mówić, że tego po prostu nie zapłacimy. No i to oczywiście dalej będziemy mówić. Jeżeli będziemy mieli na to jakiś wpływ, to po prostu nie będziemy się na to pod żadnym pozorem zgadzać, niezależnie od tego, czym nas będą szantażować. Ale żeby zaplanować jakieś działania takie odwetowe czy też pozytywne, musimy mieć więcej informacji niż mamy teraz. Ja mam pytanie do pana Sławka w szczególności. Otóż chciałem się dopytać, pan powiedział, że nie chce pan rozmawiać o podatkach, gospodarce i takich rzeczach, a ja do tej pory miałem takie wyobrażenie na temat pana i całej może partii Wolność bardziej, że to jest właśnie taka rzeczowa partia, taka, która się zajmuje podatkami, gospodarką i takimi rzeczami. Był nawet projekt tam 100 ustaw na wejście do parlamentu, tak? Ja się chciałem zapytać, czy teraz już to zrezygnujemy z tego, z tej merytoryki? Ze 100 ustaw mam już 90, więc niewiele mi brakuje, więc 100 będzie do wyborów. Ja nie rezygnuję z merytoryki, na przykład mamy kampanię wyborczą, a ja cały czas nagrywam nowe odcinki z Mecenem o gospodarce na YouTubie. Już są chyba 3 w internecie, będzie 4, to dzisiaj nagrywam 5, ale nie jest to element kampanii wyborczej, bo to po prostu nie interesuje wyborców. To interesuje jakichś fanatyków ekonomii, gospodarki, ludzi wysoce niestandardowych. To nie jest temat dla przeciętnego wyborcy. Czy wszyscy państwo na sali widzieli rewelacyjne nagranie Dobromira Sośnierza na kanale Wapniaka, gdzie Dobromir Sośnierz w centrum Warszawy przepytywał młodych warszawiaków, jaka jest ich świadomość Unii Europejskiej? Ci ludzie nic nie wiedzieli, nawet nie wiedzieli, gdzie jest Europarlament, nie wiedzieli w ogóle, do czego służy Europarlament. Z europosłów kojarzyli tylko Korwina i Donalda Tuska. To jest świadomość przeciętnego przechodnia. Oni wiedzą, że gdzieś tam jest jakaś Unia Europejska i ona coś tam być może robi. I gdy my do nich wyjedziemy z programem, chcemy takiej i takiej dyrektywy, takiej rezolucji, takiego rozporządzenia i w taki sposób zrobimy coś tam, to oni nawet nie zaczną tego słuchać.
Wyborca odbiera przekazy na niższym poziomie. Do wyborców się mówi grafikami, mówi się obrazowo, mówi się o prostych rzeczach. Mówi się jak Donald Trump, że wybudujemy mur. Jak wybudujemy mur, to mamy problem z imigracji z głowy, bo przez mur się nie da przejść. I Donald Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jaka była kampania brexitowa? Dwa tematy były. Zaraz do Unii Europejskiej wejdzie Turcja i 75 milionów Turków przyjedzie do Wielkiej Brytanii oraz płaćmy składkę nie do Brukseli, tylko na służbę zdrowia i będzie lepiej. I to wystarczyło, nie trzeba było wiele więcej. Proste przekazy trafiają do wyborców, tak się wygrywa wybory. Trzeba mówić o Żydach, homoseksualistach, aborcji, Unii Europejskiej, ale w miarę uproszczony sposób i wtedy ma się głosy. Mówiąc o podatku przychodowym, podatku o funduszu płac, wynagrodzeń, czymś tam jeszcze, ludzie nie wiedzą, że są podatki. 90% ludzi nie wie, że płaci podatki. Więc ich podatki nie interesują i to nie jest sposób na wygranie wyborów w żaden możliwy sposób. Tego się nie da w ten sposób zrobić. Ja tylko dodam, że żeby była jasność, nasze środowisko zawsze prowadziło działalność dwutorową. Działalność pierwsza to jest przekonywanie w wyborach wyborców, żeby zagłosowali, a działalność druga, właściwie poprzedzająca tą pierwszą, to jest działalność polegająca na budowaniu elity. Elity, która rzeczywiście wie, o co chodzi i w którym kierunku zmierzamy. Jak widać po wystąpieniu doktora Mentzena, doktor Mentzen potraktował to spotkanie jako spotkanie z elitą. To elita chodzi na takie spotkania, a nie przeciętny wyborca. W związku z czym, jak rozumiem, przy okazji wyjaśnił elicie, dlaczego w sferze publicznej mało mówimy o podatku dochodowym, a dużo mówimy o innych sprawach, które rozumie przeciętny wyborca. Moim zdaniem zdecydowanie ważniejszą jest ta działalność budująca elitę, bo jeżeli byśmy zdobyli władzę, a w końcu zdobędziemy, będzie temu sprzyjać kilka rzeczy, między innymi zbliżający się kryzys gospodarczy, jak zdobędziemy władzę, to bez wykształconej elity, która będzie wiedziała, w jakim kierunku trzeba iść i przekona ludzi, że trzeba popierać to, co robimy, niczego byśmy nie zrobili. Musimy z jednej strony budować elitę, która wie, o co chodzi, a z drugiej strony przekonywać wyborców, ale elita z zasady jest elitarna, więc stanowi tak mały procent ludzi, że ci ludzie nie wystarczą, żeby nas wprowadzić do Sejmu i dać nam oręże do władzy. Elita to są ludzie, w tym kontekście, w którym mówię, to jest niewielka grupa ludzi, która wybija się z większości ludzi inteligencją i świadomością i wiedzą na temat tego, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. To jest po prostu grupa ludzi, która odróżnia prawdę od fałszu. To jest bardzo niewielka grupa, dlatego z zasady jest elitą. Ja chciałem się zapytać, według Państwa wypowiedzi będą na linii Polska Unia Europejska trzy możliwe scenariusze. Albo będziemy w tej głównej Unii, albo będziemy w Unii drugiej prędkości, albo będziemy poza Unią. I teraz mogą mi Państwo mniej więcej opisać rzeczywistość, jaka by była w Polsce w tych trzech przypadkach? Jakby się to zmieniło, co na lepsze, a co na gorsze? Bo no tak sobie myślę, że patrząc na sprawę Wielkiej Brytanii, jakbyśmy chcieli wyjść z Unii Europejskiej, to czy dostaniemy dostęp do stref Schengen, do tego obszaru, czy to będzie rzeczywiście takie proste? Ja myślę, no jakby było super, ale... Wielka Brytania nie była nigdy w Schengen, więc nie dostała też go w momencie wyjścia z Unii, tym bardziej. Więc no my pewnie z innych powodów i z innego miejsca przede wszystkim startowaliśmy do takich negocjacji, ale oczywiście lekcja, którą możemy odrobić na podstawie Brexitu, jest bardzo ważna i cenna i widać, jaki kurs przybrała Unia twardy wobec Anglików i że trzeba się do takich negocjacji dobrze przygotować. No, wykorzystała przede wszystkim słabość Anglii, jaką są te wewnętrzne podziały, także Irlandia Północna, Szkocja, i tego, że rząd brytyjski nie był w ogóle do tego scenariusza przygotowany. Oni byli pewni, że to referendum będzie wygrane dla nich, tak? Czyli że opowie się za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej i Cameron nie miał scenariusza na negocjacje z Unią Europejską. Unii Europejskiej udało się narzucić sztywny kurs wszystkim państwom członkowskim, również Polsce.
Żaden państwo członkowskie nie chce wyciągnąć ręki do Wielkiej Brytanii, nawet Irlandia, która jest najbardziej potencjalnie zainteresowana tym. No więc widać, że taki scenariusz też może nas czekać. Pytanie, czy bolesny rozwód jest wystarczającym powodem, żeby pozostawać w toksycznym związku? Moim zdaniem nie, bo to, co nas czeka, no jeśli pan pyta o scenariusz, no moim zdaniem czeka nas los takiej zmarginalizowanej kolonii wielkiej niemieckiej gospodarki, takiej peryferyjnej, wypranej z kapitału finansowego i ludzkiego strefy, która będzie służyła tylko takim pozyskiwaniu właśnie tych środków, surowców i ludzi dla jądra Unii Europejskiej. I w takim kierunku to cały czas zmierza, bo przecież wszystkie te rzeczy, które nam obiecywano jako dobre w Unii Europejskiej, są cały czas okrajane, ukrócane. Mieliśmy mieć swobodny przepływ towarów, ale mamy kolejne dyrektywy i usługa, mamy kolejne dyrektywy, które na przykład uniemożliwiają naszym kierowcom pracę za granicą po naszych stawkach, wyjazd pracowników delegowanych, znaczy ograniczają to na razie częściowo, tam z pewnymi wyjątkami, ale docelowo wiemy, że w takim kierunku będziemy się posuwać. Obiecywane nam były dotacje, ale te dotacje są zmniejszane, a w dodatku mamy teraz ten mechanizm ochrony budżetu unijnego przed niedostatkami praworządności w krajach członkowskich. No to już wiecie, co to oznacza, tak? Już nam wytłumaczono też, co oznacza brak praworządności. Znaczy, że w jakimś kraju rządzi nie ten, co ma rządzić. Więc jak będzie rządził nie ten, co ma rządzić, to nie będziemy dostawać dotacji po prostu. No i na tym polega właśnie bycie prowincją, że nie mamy nic do powiedzenia w tej Unii. Nawet nasza platforma, która należy do największej frakcji, przecież do EPL-u, tak razem z PSL-em. Co oni mogą? Jak były głosowane, byli głosowani pracownicy delegowani, czy ostatnio ten pakiet mobilności? No nastękali się tam i co? I wszystkie ich poprawki, których specjalnie naprodukowali tam tysiące, żeby opóźnić pracę nad tą dyrektywą, zostały w kilku głosowaniach spakowane w pakieciki i wrzucone do kosza. I przeszło to gładko. Więc nic nie możemy na to poradzić, jeśli się z tym godzimy. Gdyby to jeszcze, bo tak, niektórzy nie cenią sobie suwerenności oczywiście, tak? Nie wszystkim zależy na tym, żebyśmy byli niepodległym państwem, ale no zależałoby im na tym, żebyśmy byli w dobrym państwie, tak? Żeby to było państwo z niskimi podatkami, na przykład z rozsądnymi regułami, no to takim państwem Unia Europejska też nie będzie. Więc jeśli no tak, ktoś ceni suwerenność, to nie może się zgodzić na to. Jeśli ktoś ceni wolność osobistą, gospodarczą, jakokolwiek inną, też nie może się zgodzić na to, no bo to państwo po prostu zmierza w złym kierunku. Tak, tylko czy nie będziemy taką kolonią we wszystkich tych trzech przypadkach przypadkiem? No jeśli wyjdziemy, to nie będziemy kolonią, będziemy państwem niepodległym. W ogóle nie będziemy kolonią, a czy będziemy biedni, czy bogaci, no to zależy już od bardzo wielu czynników, przede wszystkim od naszej polityki wewnętrznej. Jeżeli dobrze rozumiem, my nie postulujemy wyjścia, może pan usiąść, my nie postulujemy wyjścia z obecnej Unii Europejskiej, tylko teza jest taka, czy my chcemy wejść do superpaństwa, to jest zupełnie co innego. Z Wielką Brytanią jest trochę przypadek szczególny. My byśmy nie powtórzyli drogi Wielkiej Brytanii z następujących powodów. Największa kość niezgody pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską to jest Irlandia Północna, bo może nie wszyscy państwo wiedzą to na świetle kontekst. Irlandia jest podzielona na dwie części, na Irlandię właściwą i Irlandię Północną, zajętą przez Wielką Brytanię, tak? I tam przez dziesiątki lat były normalne wojna domowa, zamachy terrorystyczne, wybuchy, to co w Polsce w XIX wieku. I w 1989 roku tak zwany doszło do pokoju wielkopiątkowego, coś takiego, i zakończył się okres terroryzmu, dogadali się, że tam nie będzie granicy i na takich warunkach będziemy dalej funkcjonować. I teraz po wyjściu z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii była następująca alternatywa. Albo stawiamy granicę pomiędzy Irlandią i Irlandią Północną, i czym łamiemy ustalenia z 1989 roku i wracamy do epoki terroryzmu, albo zostawiamy Irlandię Północną w granicach Unii Europejskiej, chociażby gospodarczo, po to, żeby nie mieć problemu z terrorystami, ale mamy taki problem, że część naszego brytyjskiego terytorium staje się trochę poza Wielką Brytanią, tak? Na co z kolei Brytyjczycy nie mogliby się zgodzić, bo to doprowadziłoby prędzej czy później do odłączenia się Irlandii Północnej od Wielkiej Brytanii. I w Polsce nie mamy takiego problemu, to była główna kość niezgody. Druga rzecz, my nie mamy Szkocji.
Szkocja chce zostać w Unii Europejskiej. Tam kilka lat temu było referendum. Szkoci zdecydowali niewielką większością głosu, żeby zostać w Wielkiej Brytanii, ale w momencie, w którym Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej na warunkach niesatysfakcjonujących Szkotów, to oni mogą się odłączyć od Wielkiej Brytanii i Wielka Brytania straci spory kawałek terenu. My nie mamy problemu ze Szkocją, bo nie mamy Szkocji. Nie ma tego zagadnienia w ogóle w Polsce. Kolejna rzecz. Rząd Theresy May wisi na posłach z północnej Irlandii. I nawet gdyby olał sprawy zamachów terrorystycznych, to by stracił większość, jeżeli pozwoliłby na odłączenie się Irlandii Północnej od Wielkiej Brytanii. To jest kolejne zagadnienie, którego my nie mamy. Polsce z Unii Europejskiej, gdybyśmy chcieli wyjść, czego w tym momencie nie postuluję, byłoby znacznie łatwiej niż Wielkiej Brytanii. Dzień dobry. Ja mam tutaj takie pytanie z innej beczki odnośnie ofensywy środowisk LGBTQ and XYZ+. Jak zapomniałem tam jakieś literki, to przepraszam, ale za tym postępem cywilizacji nie nadążam. Chodzi otóż o to, że możemy zauważyć, że od pewnego czasu ci aktywiści tych środowisk wyszli, już nie tylko afiszują swoje poglądy na ulicach, ale zaglądają także do miejsc pracy, na uniwersytety i tak dalej. No, ostatnio chociażby był taki przypadek, gdzie działacze tych środowisk zgłosili jakąś uwagę do komisji dyscyplinarnej w sprawie studenta, który ma faszystowskie rzekomo poglądy. Sprawa tak samo edukacji seksualnej dzieci. Widzimy dokładnie, jak to wygląda. I teraz takie pytanie. Jeżeli Konfederacja będzie miała już decydujący głos w takiej sprawie, a wierzę, że tak się w końcu stanie, jakie kroki tutaj zostaną podjęte w sprawie tego szaleństwa, można powiedzieć? Do panów pytanie. Do Konfederacji. Batorzenie. No nie, no ja bym nie batorzył. Mamy dyskusję wewnętrzną, czy batorzyć, czy nie. Znaczy, no ja, tak, no, to myślę, że właśnie taki był cel tego wystąpienia Grzegorza Brauna, żeby, bo ponieważ już wiosna się szykuje do tego, żeby nas karać za mowę nienawiści, kiedy będziemy kwestionować słuszność homoseksualizmu, to wystąpienie Grzegorza Brauna przesuwa debatę na to, czy batorzyć, czy nie batorzyć, z powrotem do punktu wyjścia, tak, bo od tego się kiedyś zaczęło, więc z tego punktu widzenia łatwiej nam się bronić. Ale no nie, ja myślę, że nic specjalnego nie trzeba robić, zaprzestać finansowania tych organizacji, spracyzować szkoły, czy tam w każdym razie uwolnić ramy nauczania, to mało kto będzie chciał się zapisywać do takich szkół, gdzie oni by tam mieli coś do powiedzenia, a jeśli by ktoś chciał, no to niech to robi, no to jest wolny wybór tych ludzi, jeśli ktoś chce, żeby jego dziecko było edukowane przez jakiś tam podejrzanych typów pedofili, czy jakiś, niech sobie tak ma, no ale to rodzice należą do, dzieci należą do rodziców, a nie do państwa. Ja tu przy okazji powiem, że to w ogóle jest wyższość naszej ideologii nad ideologią socjalizmu i lewactwa. To znaczy w państwie socjalistycznym nikt nie ma prawa założyć sobie takiej wspólnoty wolnościowej, dlatego że podatki, biurokracja dotyczą wszystkich. Natomiast w państwie wolnościowym, jeżeli ktoś jest komunistą z przekonania, socjalistą, to proszę bardzo. Jeżeli ktoś jest za ubezpieczeniami, za ZUS-em, za przymusem ubezpieczeń, to proszę bardzo. Każdy może zrzec się prawa do wolności, może zapisać się do Stowarzyszenia Przymusowych Ubezpieczeń, do Stowarzyszenia Podatku Dochodowego, założyć swoją komunę, w którym wszyscy się dzielą z wszystkimi i płacą pieniądze, które później idą na 500+ i tak dalej. Tak, każdy może się podać władzę Adriana Zandberga, a jak lubi, to nawet Roberta Biedronia. W państwie wolności jak najbardziej jest wolność też dla socjalistów, o ile oni nie chcą narzucić socjalizmu tym, którzy nie są socjalistami. Tak? I to dotyczy wszystkich problemów. Z wszystkimi problemami nie trzeba by było walczyć, gdyby nie przymus ze strony państwa, które ten przymus wykorzystuje, żeby właśnie narzucać jakąś ideologię. No to mówi o tym znany już chyba wszystkim cytat, że socjalizm bohatersko walczy z problemami, które nie istnieją w normalnym ustroju. Dzień dobry, ja mam dwa pytania. Pierwsze bardzo krótkie, humorystyczne do pana Sośnierza. Był gołąbek, co będzie następnym zwierzątkiem zrobionym z jakiegokolwiek sprawozdania unijnego, a drugie już nieco bardziej poważne i skomplikowane. Unia Europejska sama się nie rozwali i
przydałoby się do tego jakieś inne państwa, żeby nas pomogły w tej drodze i według państw, według wszystkich trzech panów, które państwa mogłyby to być? Moim zdaniem mogłyby to być Włochy i Węgry. No jeśli chodzi o moje zdolności do origami, to już się wyczerpały na tym gołąbku, więc obawiam się, że będę się musiał doszkolić, żeby sprostać oczekiwaniom. Jeśli chodzi o rozwalanie Unii, znaczy nam przede wszystkim zależy na tym, żebyśmy to my nie podlegali tej Unii, czy koniecznie musimy ją rozwalać w całości. No to niekoniecznie, bo jeśli kontynuowanie tej polityki, którą Unia prowadzi wobec swoich państw członkowskich, jest jakąś tam gwarancją naszego bezpieczeństwa poniekąd, bo to nasza armia nie jest w stanie zadać takich strat Niemcom, jak oni jak feministki w Parlamencie Europejskim tymi głupimi dyrektywami, które nam przegłosowują, więc nie wiem, czy koniecznie musimy ją rozwalać, a bardziej martwiłbym się o siebie. No, chyba że uznajemy, że wyjście z Polski jest niemożliwe, bo Polacy zbyt kochają Unię, więc musimy cudzymi rękami rozwalić Unię. Jeśli taka logika za tym stoi, no to być może tak, ale to trudno powiedzieć, z kim moglibyśmy to robić, bo to zależy od przyszłych wyników wyborów w innych państwach, a tak jak powiedziałem, no ja nie jestem w stanie śledzić sytuacji wyborczej w zbyt wielu krajach naraz, a właściwie to w Polsce nawet ciężko coś przewidzieć, a co dopiero gdzie indziej. Poprosiłbym jeszcze o zgłoszenie się do pytań, żebym miał pewien obraz. Okej, dobra. Dzień dobry. Ja mam pytanie do pana Mencena. Dość dużo odnosił się pan dzisiaj do emocji i do przekazu. Ja mam takie pytanie, czy w związku z tym, że jakby ten dostęp do internetu za jakiś czas będzie dość mocno ograniczony poprzez te Akta 2, a żyjemy w czasach, gdzie dwoma głównymi partiami jest TVN i TVP, czy to nie jest taka walka z wiatrakami i czy jedynym rozsądnym sposobem na gdzieś tam wybicie się dalej poza te 5%, no bo walczymy chyba o więcej, to nie jest założenie na przykład własnej telewizji i pójście w to, może nie pranie mózgów, które jest tak naprawdę, bo powiedzmy sobie szczerze, bez tego prania mózgu nie da się zrobić nic więcej. Ale to nie jest nasze zadanie. My jesteśmy politykami, robimy politykę, telewizję powinni robić dziennikarze, biznesmeni. I to się dzieje. Mamy, nie wiem, Marcina Rolę chociażby, który zaczynał od bardzo amatorskiego poziomu, a teraz ma ze dwa studia, coraz więcej kamer, coraz więcej pracowników i od dołu buduje tą swoją telewizję. Mamy w Sensie, Media Narodowe, to się dzieje. Dzięki internetowi powstają nowe telewizje, które nie wiemy jeszcze, gdzie się rozwiną. No, weźmy pod uwagę, że ten wielki koncern medialny braci Karnowskich też zaczynał od jakiejś strony internetowej w polityce.pl. Dopiero potem zaczęły się ten tygodnik i telewizję też potem zrobili internetową. Się rozwija od dołu, ale to nie jest nasze zadanie. Jakbyśmy teraz zajęli się robieniem telewizji, byśmy nie mogli zająć się robieniem polityki, bo nie mielibyśmy po prostu na to czasu. I nie przesadzałbym też z tym z Akta 2. Wierzę głęboko, że nawet po wprowadzeniu Akta 2 dalej będzie można komunikować się za pomocą internetu w różny sposób i też często w sposób bardzo, bardzo efektywny. Nawiasem mówiąc, taka ciekawostka. Gdy wchodził traktat lizboński, on miał tam kilkuletni okres przejściowy i ten okres przejściowy skończył się jakieś 2 lata temu. Gdyby obowiązywał jeszcze okres przejściowy, Akta 2 przy obecnych głosowaniach by nie przeszło. Ono przeszło tylko i wyłącznie dzięki temu, że przeszliśmy na traktat lizboński i dzięki temu są w stanie nam siłowo narzucać tego rodzaju rozwiązania. I od kiedy są już w stanie to zrobić, od naprawdę niedawna, teraz będą jeszcze bardziej dociskać śrubę. Już są projekty wspólnego podatku dochodowego do osób prawnych i to będzie iść w tym kierunku, bo już teraz są właśnie w stanie zmuszać nas do robienia rzeczy, których nie chcemy, takich jak Akta 2 na przykład. Ja tylko zwrócę uwagę, że telewizji nie da się takiej zrobić, bo telewizja jest w Polsce koncesjonowana i dlatego właśnie udaje się to robić w internecie. I jak tu Sławek Mencen mówi, że to nie jest nasze zadanie, tylko kogoś innego, to ten ktoś inny to jest właśnie ta elita, którą wykształcamy, żeby ona robiła takie rzeczy. Kto jeszcze ma pytania? Okej. Okay. Czy jest już wyrok w sprawie z TVN-em? O ile wiem, dopiero wpłynął albo niedługo wpłynie pozew w tej sprawie, ale ja tego nie monitorowałem.
Dzień dobry, ja mam pytanie do pana Sławomira Metcena. Czy jest pan w sztabie wyborczym jako organizator spotów i całej tej, powiedzmy, nazwijmy to, szopki telewizyjnej? Nie. Albo może drugie pytanie szybkie, skoro szybka odpowiedź. Czy ma pan pomysł, żeby jakąś tam kampanię rozwinąć na ten właśnie wzór trumpowski? Dziękuję. Staram się jak mogę swoimi skromnymi zasobami, ale to nie zawsze to, co mówię, ma odbicie w działalności sztabu, którzy mają jakieś swoje pomysły, swoje idee, więc nawet nie wiem, jak ten spot będzie wyglądał, który będzie organizowany. W swoich wystąpieniach czy w swoim przekazie na Facebooku wydaje mi się, że idę w kierunku trumpowskim. Mam jeszcze takie pewne hamulce, bo nie bardzo chcę iść za bardzo w tym kierunku, bo nie bardzo mi się to podoba, ale niestety wiem, że trzeba, więc zmuszam się bardzo, żeby robić takie rzeczy, ale no mam jeszcze opory, ale pracuję nad tym, żeby je złamać. Kto jeszcze ma pytania? Okay. Do pana doktora Mencena. Panie doktorze, chciałem zapytać, czy jest możliwe legislacyjnie po dostaniu się do parlamentu krajowego, czy jest możliwe legislacyjne wykonanie takiej ustawy, którą zaproponował pan profesor Michalkiewicz, takiej krótkiej ustawy dotyczącej roszczeń mienia bezspadkowego. Drugie pytanie związane z projektem socjotechnicznym pod tytułem Drużyna Pierścienia. Czy pan będzie go kontynuował? I do pana Sośnierza krótkie pytanie. Jaki był odsetek tych ludzi, którzy faktycznie tak bardzo nie wiedzieli podczas pańskiej ankiety dotyczącej Parlamentu Europejskiego i czy to było... 100%. Wszystko. Dobrze, dziękuję. Na pierwsze pytanie przykro mi, nie potrafię odpowiedzieć. Ja od kilku tygodni jestem cały czas w trasie i moje dzieci powoli zapominają, jak wyglądam i naprawdę nie mam jeszcze czasu, żeby śledzić wszystko, co się dzieje. Nie przejrzałem jeszcze tej ustawy, nie mam tego projektu ustawy. Nie wiem po prostu, czy jest to możliwe. Nie jestem w stanie śledzić wszystkich wątków. Druga sprawa, ja to cały czas kontynuuję swoimi skromnymi zasobami. Dzisiaj akurat o tym nie mówiłem wyjątkowo, ale tak mówię o tym na każdym spotkaniu. Uważam pomysł za dobry i zamierzam go jak najbardziej kontynuować. Wydaje mi się, że jesienią będziemy mieli ewidentnie dwie wieże, bo będziemy walczyli z tą wieżą PiSu i z tą wieżą Platformy i tu układają się nowe analogie, a na wiosnę mamy wybory prezydenckie, gdzie będzie po prostu powrót króla. To samo się układa. Więc ja to koncepcyjnie tą trylogię sobie na wszystkie trzy wybory rozpisałem. Na razie jesteśmy na etapie drużyny pierścienia, ale naprawdę wszystko przed nami. Okej, kolejne pytania. Do posła Dobromira Sośnierza. Parę dni temu pojawił się wywiad z panem na portalu braci Karnowskich i tam powiedział pan, że jest już ułożona agenda na 2020 rok Parlamentu Europejskiego. Czyli posłowie już są wybrani. Może pan rozwinąć, co tam nam ułożyli na ten 2020 rok? Znaczy nie, no to do czego pan nawiązuje, to chyba mówiłem, że już jest plan prac parlamentu, bo parlament się nie zebrał. A nowy ma już wyznaczone, kiedy będzie obradował, ile będzie dni tam w Strasburgu, ile w Brukseli i tak dalej. Wszystko, ile, kiedy prace komisji. No, tak już widać, że tutaj to jest kolejny problem z tą całą instytucją, że ogon merda psem, tak? Że no, przecież posłów jeszcze nie ma, a już wiadomo, że będą głosowali. I no to kto to ułożył? No nie ci posłowie, tylko urzędnicy parlamentu, którzy narzucają jakieś tam. To w ogóle to jest taka właśnie maszyna, która no, trudno wyobrazić sobie jej zatrzymanie, bo już tam są puste okienka, tylko trzeba teraz wkładać te kolejne inicjatywy w te puste okienka, które tylko czekają na kolejnych legislatorów. Wszystkie drukarki już tam gotowe do drukowania kolejnych przepisów, tłumacze czekają w gotowości, żeby to tłumaczyć na 28 języków, więc trudno się oprzeć takiej pokusie, jak się wchodzi do takiej instytucji, która tylko czeka na produkowanie kolejnych regulacji. No, aż samo się tam długopis rwie do regulowania świata i
budowania nowego, szczęśliwego tutaj tego ładu. Ale dlatego o tym powiedziałem, że jest to taka ciekawostka, ale tam nie ma jeszcze dokładnie, co będzie procedowane, chociaż niektóre akty poniekąd z tego wynikają, bo dopiero było pierwsze czytanie teraz na ostatniej sesji tego parlamentu, ale to też nie jest niczym niezwykłym, że pewne rzeczy przychodzą z kadencji na kadencję. Natomiast to, co mnie urzekło, że oni już na początku tego roku, już w marcu, ustanowili plan, harmonogram pracy kolejnego parlamentu na rok 2020. I to tylko o to chodziło. Kolejne pytanie. Okej. Okay. Ja mam pytanie przede wszystkim do doktora Mentzena. Ale oczywiście, jeśli pozostali prelegenci również, jeżeli będą chcieli odpowiedzieć, to również mogą. Panie doktorze, pan poruszał wielokrotnie w swoich felietonach kwestie starzenia się społeczeństwa, niskiego poziomu dzietności, co za tym idzie nieubłaganej katastrofy, do której zmierza polskie społeczeństwo, czyli do starego, roszczeniowego społeczeństwa, tak, nastawionego na chęć socjalu i tym podobnych spraw. Poruszał pan, właściwie przedstawił pan tezę, że za około 30 lat, na przełomie lat 40. i 50. struktura społeczeństwa będzie przedstawiać się dramatycznie, że będzie więcej ludzi w wieku przedemerytalnym i emerytalnym niż ludzi młodszych w wieku produkcyjnym. Na jednym ze swoich niedawnych wystąpień poruszył pan właściwie taką oczywistą prawdę, znaną od wielu lat, że na środowiska Janusza Korwin-Mikkego głosują z reguły ludzie młodzi, przede wszystkim młodzi mężczyźni. Podobną raczej tendencję mamy, jeżeli chodzi o zwolenników, wyborców Ruchu Narodowego, to też są z reguły ludzie młodzi. I tutaj właśnie przechodząc już do pytania, jaka jest recepta na to, by przekonać ludzi starszych? Właśnie mówił też pan, nie poruszyłem, że po 30, powiedział pan, że po 30 jest taka wieloletnia tendencja, że od wielu lat obserwowana, że ludzie po 30 przestają głosować na Korwina, tak? Jaka jest recepta, by przekonać ludzi starszych? Jaka jest recepta, by zahamować ten odpływ ludzi po 30? Jak przekonać do poglądów wolnościowych, narodowych, konserwatywno-liberalnych, żebyśmy już dłużej nie tkwili w tej pułapce 3, 5, maksymalnie 7%? Jaka jest recepta? Jeżeli nie ma, no to może pora w końcu o niej pomyśleć. Nie mamy tyle czasu, żebym kompleksowo odpowiedział na wszystkie pana pytania. Skrótowo. Nie mamy najmniejszych szans, żeby dotrzeć do obecnie starszych ludzi. Jedynie co możemy zrobić, to przypilnować, żeby obecnie młodzi, po tym jak już się zestarzeją, nie zmienili poglądów. To jest jedyne, co możemy zrobić. Z obecnie młodymi ludźmi mamy kanały komunikacji, komunikujemy się z nimi za pomocą internetu. Ze starszymi ludźmi nie mamy jak się w ogóle skomunikować, więc pierwsza rzecz, możemy mieć nadzieję, że utrzymamy kanał łączności z młodymi ludźmi po to, żeby utrzymać ich w obecnych poglądach przez następne 10-20 lat. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga. Musimy zmienić przekaz. Niestety bardzo się obawiam, że przekazem wolnościowym nie jesteśmy w stanie trafić do ludzi. Ten przekaz musi być narodowo-konserwatywny. Dlaczego? Ponieważ z poglądów wolnościowych się wyrasta w miarę jak się wchodzi w dorosłe życie i okazuje się, że pomoc państwa jest fajna, bo dostajemy 500+ na dziecko, bo szef nas nie może zwolnić, bo co z tego, że przetargi są ustawione, skoro to ja je ustawiam, albo moja firma korzysta z tego, że są ustawiane. Wiele osób po wejściu w dorosłość zaczyna korzystać z tego, że nie ma wolnego rynku. I tych ludzi jest niepokojąco dużo. Ale z drugiej strony ludzie z wiekiem stają się coraz bardziej konserwatywni. W sensie utwierdzają się w takich poglądach, więc jeżeli postawimy na młodych konserwatystów, jest większa szansa, że ich utrzymamy przy sobie przez 20 lat, niż jeżeli postawimy na młodych wolnościowców. I to by tak.
Ale zwięźle prosimy. Dobrze, rozumiem. Problem jest taki, proszę pani, że my nie mówimy o jednostkowych przypadkach, mówimy teraz o zbiorowiskach liczących miliony osób, gdzie dowody anegdotyczne czy pojedyncze osoby po prostu nie działają. Jeżeli spojrzymy na dane z 2015 roku, jak głosowali przedsiębiorcy, to proszę sobie wyobrazić, że przedsiębiorcy w 2015 nie głosowali na Korwina bardziej niż przeciętni nieprzedsiębiorcy. Przedsiębiorcy głosowali tak samo jak nieprzedsiębiorcy. Dlaczego? Ponieważ przedsiębiorcy to są normalni ludzie, a dla normalnego człowieka sprawy ideologiczne są ważniejsze od spraw gospodarczych. I przedsiębiorcy nie mają specjalnych wakacji dla przedsiębiorców, nie mają przedsiębiorczego podejścia do aborcji, przedsiębiorczego podejścia do homoseksualizmu i tak dalej. Oni nie głosują na kogoś, kto chce wolnego rynku, tylko głosuje na kogoś, z kim się zgadzają, niezależnie co sądzą o wolnym rynku. Dlatego mamy przedsiębiorców głosujących na PiS, na Platformę, na Nowoczesną i tak dalej. Gdyby przedsiębiorcy kierowali się, ci, którzy tracą na obecnym państwie, logiką, to by głosowali na nas, ale tego nie robią z jakichś powodów. Dlaczego? Bo przekładają inne sprawy na swoje sprawy gospodarcze i to dotyczy niestety każdego. To wynika z badań statystycznych, tak po prostu jest. I wracając do pana pytania, stąd też uważam, że przekierowanie się, tak jak robimy obecnie w Konfederacji, jest długoterminowo korzystniejsze niż stawianie na jakiś hardkorowy libertarianizm. To znaczy, jeżeli chcemy wprowadzić wolną gospodarkę i bardzo niskie podatki, musimy to zrobić na plecach konserwatystów. To ma być taki alt-right jak w Stanach Zjednoczonych. Tam to działa i u nas to też będzie działać. Z racji czasowych dwa ostatnie pytania. Tutaj i tutaj. Dzień dobry. Proszę panów, moim zdaniem jest jedno źródło, gdzie można by spróbować uderzyć do starszego elektoratu. Jest to duża grupa ludzi w Polsce zrzeszona wokół mediów toruńskich. Oni mają w dużej mierze bardzo zbliżone poglądy na temat piątki, którą pan Sławomir zaprezentował. Iż nie próbowali państwo właśnie za pomocą Kai Godek, środowisk pro-life, Grzegorza Brauna, który przecież jak powie szczęść Boże w Radiu Morekia, to jego radiosłuchacze nie sądzę, że mogliby mu odmówić zagłosowania. Kwestia oczywiście, czy będą chcieli was tam dopuścić i oto jest moje pytanie. Czy jest jakaś możliwość, by Konfederacja w tamtym kanale, w tamtych kanałach informacyjnych mogła zabrać jakoś głos? Tak, nie jako całość, jako pojedyncze osoby jak najbardziej. Niektórzy liderzy Konfederacji mają wstęp do Radia Maryja i z tego jak najbardziej korzystają. Nie jesteśmy w stanie tam stawić wszystkich naszych liderów, ponieważ część naszych liderów jest tam absolutnie nieakceptowalna, ale pojedynczy mają tam wejście i z tego korzystają, więc naprawdę pod tym względem nie jest tak źle. Ale ci, którzy akurat mają wejście do Radia Maryja, to nie są ci, którzy są znani z bardzo wolnościowych poglądów. Ja się mogę odnieść, to odrobinę się nie zgadzam jednak ze Sławkiem. Wydaje mi się, że strategia polegająca na tym, że będziemy się na plecach konserwatystów budować poparcie dla wolności, dla postulatu wolności w przyszłości, jest niestety również niewykonalne. Znaczy, jeszcze cofając się o krok do tyłu. Ja uważam, że nie ma żadnej dobrej strategii, bo gdyby była, to już ktoś by gdzieś to pewnie wynalazł i by nam pokazał, że da się zbudować państwo wolnościowe z państwa niewolnościowego. Uważam, że taka strategia prawdopodobnie nie istnieje i że albo jeśli istnieje, to wszystkie dotychczasowe próby były prowadzone nie tak jak trzeba. Więc trzeba wynaleźć coś radykalnie nowego. Taka zmiana przekazu, o jakiej częściowo też Konrad mówił, być może mogłaby być próbą jeszcze jedną, jakiej chyba nie podjęto. Znaczy, żeby postulować, żeby przestać walczyć o wolność na poziomie państwowym dla wszystkich, tylko zacząć walczyć o wolność dla siebie. Przestańmy ludziom mówić, żeby zrezygnowali z, prawda, państwowego ubezpieczenia, z państwowej szkoły i tak dalej. Prośmy ich tylko o to, żeby pozwolili, żebyśmy my temu nie podlegali. Politycy oczywiście wiedzą, czym to pachnie i się nie będą chcieli na to zgodzić, ale to nam wystarczy. Po kilku latach takiego eksperymentu wiadomo, że pewnie to by rozsadziło system, tak? Ale zmiana narracji na to, że po prostu pozwólcie nam żyć po swojemu,
jest łatwiejsza do sprzedania niż chodźcie z nami eksperymentować. Więc myślę, że to mogłaby być taka próba. Ewentualnie no, trzeba się pogodzić również z myślą, że jedyną opcją zbudowania państwa wolnościowego być może jest opcja izraelska, tak? Żydzi wszędzie dostawali po głowie w każdym państwie, w którym byli mniejszością prześladowaną. Przesiedlili się do Palestyny tam różnymi sztuczkami, no, ale osiągnęli większość lokalną i teraz to oni biją po głowach Palestyńczyków. Tak? Ja nie mówię, że my byśmy chcieli kogoś bić po głowach, ale jeśli serio chcemy walczyć o wolność dla siebie, to nie możemy polegać na tym, że to się uda zrobić jakimiś sztuczkami, bo wolność nie da się utrzymać na dłuższą metę, jeśli ludzie nie będą do niej przywiązani. A nie będą do niej przywiązani, jeśli wolnościowcy wejdą tylnymi drzwiami jakiejś koalicji, jakieś coś tam i przegłosują poluzowanie śruby, no to za chwilę przyjdzie ktoś, kto tam sportem dokręci i tyle będzie z wolnościowego naszego raju, z wolnościowego eksperymentu. Więc myślę, że jeśli marzymy o tym, żeby żyć w wolnościowym kraju trwale, to musi być siła nośna, która będzie w społeczeństwie, która będzie tą władzę, która taką wolność gwarantuje, utrzymywała. Więc ludzie musieliby się dać przekonać do tego, czy to jest wykonalne. Uważam, że 98% ludzi nie da się przekonać do niczego. Ewentualnie jakieś oni głosują najczęściej z zupełnie nieracjonalnych powodów, tak jak powiedział słusznie Sławek, nawet nasz własny elektorat często zupełnie nie zgadza się tak naprawdę z naszymi poglądami. Tych ludzi, którzy naprawdę są świadomi wolności, to jest tam znikomy procent społeczeństwa i samym tym się prawdopodobnie nie uda tego w dającej się przewidzieć w przyszłości wygrać. Być może wyłom w systemie takim, jakim byłoby pokazanie, że da się żyć inaczej, spowodowałby, że w perspektywie tam iluś lat inni też chcieliby tą drogą pójść i tak, żebyśmy rozsadzili ten system, ale nie ma na pewno jakiegoś złotego środka, którym da się to zrobić już teraz i zagwarantować, że będziemy żyli w kraju wolnościowym w perspektywie tych następnych czy kolejnych wyborów. Dobry wieczór. Ja nazywam się Piotr Turbak i reprezentuję Drugą Rzeczpospolitą Polską. Ja mam pytanie do panów, bo będziecie prezentować naród polski na arenie międzynarodowej i chodzi mi o Żydów. Tutaj było troszkę strachu, że Żydzi straszą Polskę 300 miliardami złotych, a niestety nikt nie mówi o tym, że Żydzi 250 lat temu od króla Polski wzięli pożyczki, żeby kupić te kamienice, bo oni nie kupili tego za własne pieniądze, bo po prostu ich nie posiadali, a na dzień dzisiejszy różni analitycy wyliczyli, że Żydzi mają do oddania Polsce 300 bilionów złotych i teraz wystarczyłoby to poruszyć na arenie międzynarodowej, że my Żydom oddamy 300 miliardów dolarów, aby nam 300 bilionów złotych. I czy panowie tego się podejmą? Dziękuję. Ja nie rozumiem po prostu, przykro. Ja nie czuję się przekonany pana argumentacją. Być może musiałbym się z nią lepiej zapoznać, poświęcić więcej czasu na analizę tego zagadnienia i wtedy być może bym zrozumiał, o co chodzi, przekonał się do tego i być może bym to głosił, ale w tym momencie po prostu moja wiedza jest dalece niewystarczająca, żeby móc kompetentnie odnieść się do pana postulatu. Przychylam się do stanowiska. Dziękujemy bardzo za wszystkie pytania, dziękujemy bardzo za całe spotkanie. Szanowni Państwo, Dobromir Sośnierz, Sławomir Mencen, Konrad Berkowicz. Zapraszamy wszystkich do zakupu książek przed salą oraz do zrobienia sobie zdjęcia z naszymi prelegentami. Dziękujemy bardzo.